Czy masz świadomość? Istotą ekologii głębokiej jest stawianie pogłębionych pytań. Przymiotnik głęboki podkreśla fakt, że stawiamy pytania dlaczego i jak tam, gdzie inni tego nie robią. Na przykład ekologia naukowa nie stawia pytania, jakiego rodzaju społeczeństwo byłoby najodpowiedniejsze dla zachowania danego ekosystemu. Jest to bowiem pytanie przynależne teorii wartości, polityce i etyce. Dopóki ekolodzy nie wyjdą poza swoją naukę, nie będą stawiać takich pytań. Potrzebna jest nam dziś gruntowna przemiana myślenia ekologicznego w to, co nazywam ekozofią. Końcówka zofia pochodzi od greckiego słowa sopia, mądrość, która odnosi się do etyki, norm, zasad i stosowania, ich stosowania w praktyce. Zatem ekozofia albo ekologia głęboka oznacza przeniesienie naszego zainteresowania z nauki na mądrość. Fragment wywiadu z Arne Naessem. Z tej strony Rafał Górski. Dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest Ryszard Kulik, doktor psychologii, miłośnik przyrody. Od początku lat 90. związany z ruchem ekologicznym i miesięcznikiem Dzikie Życie, gdzie publikuje swoje felietony. Autor książki Odkrywanie natury, praktyka głębokiej ekologii. Dzień dobry, panie Ryszardzie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No właśnie, będziemy rozmawiać o ekologii głębokiej. Ja przeczytałem fragment wywiadu z Arne Naessem, który jest twórcą tego terminu, tego nurtu, który to fragment ukazał się w książce pod tytułem Ekologia głęboka, wydawnictwo Pusty obłok. 95 rok, a właściwie książka w Polsce w 95 roku wydana, a na świecie w 85. Panie Ryszardzie, co to jest ta ekologia głęboka? Najkrócej można by powiedzieć, że to jest nurt filozoficzny, ale jednocześnie praktyka społeczna. Ekolodzy, głębocy ekolodzy wyraźnie podkreślają, że nie tylko chodzi o rozmowę, namysł, dyskurs i rozważania, nawet stawianie sobie tych głębokich pytań, ale chodzi też o to, żeby to miało jakieś przełożenie na konkretne zachowania w świecie realnym. Czyli nie tylko chodzi o to, żeby filozofować, ale też po prostu żyć dobrze, jak to mówili w starożytności filozofowie. Kiedyś zresztą filozofia była bardziej praktyką życia niż tylko jakimś obszarem dociekań i analizy. I właśnie głęboka ekologia nawiązuje do tych starożytnych tradycji, gdzie filozofia jest po prostu ścieżką życia, czyli uczy tego, co to znaczy dobre życie. Dobre tutaj w wymiarze nie tylko ludzkim, ale również pozaludzkim. No ale po co w ogóle ta ekologia głęboka? No była przecież, rozumiem, kiedyś ekologia i w pewnym momencie się pojawiła ekologia głęboka. No to jeżeli ktoś uważnie słuchał tego cytatu, który pan przeczytał, no to właściwie już powinien wiedzieć, dlaczego ekologia głęboka. No z ekologią jako dyscypliną akademicką jest tak, i w ogóle z nauką jest tak, że nauka jest dobrym sposobem na poszukiwanie odpowiedzi na mniej ważne pytania. Na mniej ważne pytania. To znaczy nauka nie jest w stanie zadawać i szukać odpowiedzi i dawać tych odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie stoją przed nami, takie pytania egzystencjalne, filozoficzne, dotyczące wartości, właśnie dobrego życia. Co to znaczy dobre życie, powiedzmy? To jest jedno z takich głębokich pytań. Nauka to nie jest jej obszar. Dlatego mówi się, że nauka to jest, daje dobre odpowiedzi na mniej ważne pytania. Dlatego potrzebujemy czegoś więcej niż tylko nauki. Potrzebujemy czegoś więcej niż faktów naukowych, informacji, wyników badań, potrzebujemy jakiejś głębszej refleksji, bo jesteśmy istotami ludzkimi, które
z natury, obdarzone są nie tylko intelektem, ale emocjami, ciałem, wchodzą w relacje z innymi ludźmi, ze światem. Tego po prostu wszystkiego nauka nie jest w stanie ogarnąć w sposób całościowy, jak mówimy, holistyczny albo integralny. Dlatego potrzebujemy właśnie takiego wyjścia poza te akademickie ramy, żeby dotrzeć do istoty rzeczy. A żyjemy w świecie, gdzie, jak mówią zresztą naukowcy, oni właśnie nam pomagają tutaj, bo mówią, że jest bardzo źle, że sytuacja jest dramatyczna, niektórzy nawet mówią katastrofalna. No i kto, jak nie na przykład głębocy ekolodzy, mają zaproponować jakiś sposób wyjścia z tej trudnej sytuacji? No ale to chyba trochę dziwne, że no w takim powszechnym rozumieniu chyba właśnie dzisiaj mamy do czynienia z, no nie wiem, czy można bym powiedział, że nawet z kultem nauki, czyli z taką wiarą, że to nauka nam da odpowiedzi na wszystkie pytania i po prostu powinniśmy jej zawierzyć. To nie wyklucza tego głębokiego namysłu. Ja też byłem właściwie przez 23 lata, pracowałem na uniwersytecie, byłem naukowcem i dalej korzystam z nauki jako wiarygodnego źródła ważnych faktów, informacji. Nauka opisuje jakieś mechanizmy, zjawiska, procesy. To wszystko jest ważne. Mamy rzeczywiście z tego korzystać. Mamy mieć zaufanie do tego, co naukowcy wnoszą. Oni rzeczywiście mówią ważne rzeczy, ale nie są w stanie dać pogłębionej refleksji i no, jakichś całościowych, właśnie na początku refleksji, bo oczywiście tam są jakieś propozycje rozwiązań, również na gruncie nauki. Natomiast tu chodzi o to, w ekologii głębokiej chodzi o to, żeby też nie polegać na gotowych odpowiedziach, raczej być właśnie z tymi niewygodnymi, głębokimi pytaniami, bo one gdzieś dotykają samego rdzenia naszej egzystencji, naszego człowieczeństwa. I tego nauka po prostu nie jest w stanie zrobić. Ona ociera się wyłącznie o dosłowność i fakty, natomiast chodzi o coś więcej. A dlaczego nie jest w stanie? No to właściwie to jest takie pytanie, po co nam filozofia? Nauka daje odpowiedzi na poziomie faktów, zjawisk, procesów, ale nie daje nam mądrości. Mądrość jest czymś, co przekracza naukowy dyskurs. Mądrość jest czymś, co przenika całego człowieka, a nie tylko jego intelekt. Mądrzy jesteśmy naszym oddechem, ciałem, naszymi relacjami, naszymi emocjami. I to po prostu jest obszar, którym nauka się nie zajmuje. Dla nauki takie zjawiska, czy takie właśnie ten obszar jest za trudne, żeby go po prostu uchwycić. Nauka kawałkuje, porządkuje, atomizuje, upraszcza, a my nie potrzebujemy. I na poziomie faktów to jest oczywiście potrzebne i korzystamy z tego, ale ta redukcja scjentystyczna czy empiryczna, której nauka poddaje rzeczywistość, no wymaga też jakiegoś pójścia, właśnie przekroczenia tych ograniczeń naukowości, wejścia w mądrość, a nie tylko w wiedzę, przekroczenia informacji po to, żeby dotrzeć do czegoś zasadniczego, głębokiego. Mówimy właśnie ekologia głęboka, że to jest wejście do samego rdzenia. Tam w tym rdzeniu jest refleksja nie tylko dotycząca środowiska, ale tam są i wątki psychologiczne, socjologiczne, ekonomiczne, społeczne, polityczne, duchowe. Nauka nie jest w stanie tego po prostu wszystkiego ogarnąć w jakimś jednym doświadczeniu właśnie zadania tego pytania i bycia z tym pytaniem, bo to co jest ważne też w tych głębokich zapytywaniach, to nie sama odpowiedź, którą my uzyskujemy, a tym właśnie byłaby zainteresowana najbardziej nauka, a bardziej chodzi o to, żeby wytrzymać ten dyskomfort pytania, które zostało postawione i jeszcze nie ma
właśnie tej gotowej odpowiedzi. Ten stan takiego zawieszenia i zapytywania, właśnie jak mówimy, to jest zapytywanie, a nie pytanie po to, żeby dostać od razu odpowiedź. Więc to zapytywanie, ten moment rozpięcia między pytaniem a odpowiedzią jest w ogóle kluczowy. Jest właśnie doświadczenie, można powiedzieć, na wskroś duchowym. I tego potrzebujemy. A jeżeli jest ekologia głęboka, to rozumiem też jest ekologia płytka. Może pan tutaj powiedzieć, jakie są różnice kluczowe? No tak, no, znaczy najbardziej, najważniejszą różnicą jest to, że właśnie ta ekologia, ten główny nurt, bo to ciągle, jak mówimy o płytkiej ekologii, to jest ten nurt ekologii, który jest dominujący we współczesnej kulturze. Więc ta ekologia płytka nie zadaje właśnie tych głębokich pytań. Na przykład najlepiej to chyba na jakimś przykładzie pokazać. No jest akcja sprzątania świata. Wiadomo, że problemem są zanieczyszczenia, śmieci, odpady, na przykład te, które zalegają w naszych lasach nad potokami. No i trzeba to pozbierać, trzeba posprzątać. I do tego jest ta akcja, na ten cel jest nakierowana. Ale właśnie tutaj, jak na koniec tego dnia sprzątania świata, mamy te worki, które lądują gdzieś na wysypisku. Może się nam wydawać, tak się wydaje temu płytkiemu podejściu, że rozwiązaliśmy jakiś problem, że załatwiliśmy jakąś sprawę, że właśnie dzięki temu ten las już nie jest zaśmiecony. A my w nurcie głębokiej ekologii zadajemy sobie pytanie właściwie, co się tutaj zmieniło? Co to znaczy, że las jest czysty i że pozbieraliśmy śmieci? I w tym głębokim zapytaniu otwiera się taka perspektywa, taki obraz, że oto właśnie pozbieraliśmy z jakiejś doliny, powiedzmy, śmieci, zapakowaliśmy worki i wywieźliśmy w jakieś inne miejsce, które zatytułowaliśmy wysypisko, które kiedyś było może jakąś doliną, albo jakąś łąką, albo jakimś lasem, który zamieniliśmy właśnie na to wysypisko. Czyli to, co właściwie robimy podczas sprzątania świata, to przesuwamy meble w tym samym pokoju. Wydaje nam się, że posprzątaliśmy, że śmieci zniknęły, ale one nie znikają, one tylko przemieszczają się z jednego miejsca na drugie, które uznaliśmy, że jest właściwe do składowania tych odpadów, ale same śmieci nie znikają, więc problem właściwie jest nierozwiązany, a my mamy już dobre samopoczucie. I o to tutaj chodzi, żeby zadać sobie pytanie właśnie, co to znaczy nie śmiecić? Co to znaczy nie śmiecić? Czy jak wrzucam odpady do kosza na śmieci, to nie śmiecę? Nie, no śmiecę. Z punktu widzenia głębokiej ekologii to dalej jest działanie niekorzystne dla środowiska. To, że one nie lądują w lesie, tylko w kuble na śmieci, to jest tylko nasza ludzka perspektywa, która bierze pod uwagę, no nie wiem, jakąś estetykę, krajobraz. Oczywiście to jest ważne, żeby nie zaśmiecać lasów, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby sobie zadać pytanie właściwie, dlaczego my śmiecimy i co mamy zrobić, żeby tego nie robić. Kluczowe w płytkiej ekologii w kontekście śmieci jest to, że można posprzątać świat. A my z perspektywy głębokiej ekologii mówimy, świata nie da się posprzątać. Świata nie da się posprzątać. Śmieci dalej są. Jedyne, co możemy zrobić, to tutaj taką daje odpowiedź głęboka ekologia, po prostu mniej konsumować, czyli mniej wytwarzać różnych rzeczy, które ostatecznie stają się odpadami, bo wszystkie staną się w końcu odpadami. Więc ograniczenie konsumpcji jest tym, co należy robić, a nie sprzątać tam, gdzie te śmieci już zostały wyrzucone. No tak, przypomina mi się taki obrazek. Pierwszy raz, kiedy czytałem taką książkę W obronie ziemi, radykalna edukacja ekologiczna, jak sprzątanie świata robili aktywiści pracowni na rzecz wszystkich istot. To był 96 rok, jak to czytałem, kiedy sprzątanie świata polegało na tym, że śmieci, które były po obu stronach
jakieś ścieżki w lesie, były te śmieci niepakowane do worków, tylko przesuwane na środek tej ścieżki. No, od czasu do czasu, w ciągu ostatnich, od tamtego czasu robię też takie eksperymenty, albo w mieście, albo w lesie, albo na drodze. I no, jest coś w tym, że z jednej strony jest coś w tym, że może to jakoś skłaniać ludzi do jakiejś refleksji, pogłębionej refleksji, tylko z drugiej strony mam jednak takie przeświadczenie, że minęło właściwie 25 lat i o tym sprzątaniu świata słyszę bardzo dużo, tym konwencjonalnym, a tym takim, które by dotyczyło ekologii głębokiej, czy zahaczało te wątki związane z ekologią głęboką, właściwie mam wrażenie, że słyszę nawet mniej niż te 25 lat temu. No to smutna to konstatacja, ale nie jest ona dla mnie dziwna. No bo jednak trzeba tutaj wyraźnie podkreślić, że ekologia głęboka jest no takim ekskluzywnym klubem, że to jest jednak ścieżka pełna wyzwań i wcale niełatwa. Najłatwiej jest zrobić coś konkretnego i mieć dobre samopoczucie i mieć przekonanie, że się działa dla Matki Ziemi, tak jak właśnie podczas sprzątania świata. Znaczy, krótko mówiąc, ludzie raczej nie są zainteresowani na co dzień jakąś pogłębioną refleksją. Raczej też psychologia tego uczy, że my funkcjonujemy dość automatycznie, nawykowo, nie zastanawiamy się nad tym, co robimy. Jesteśmy raczej niestety kierowani przez różne naciski społeczne, na przykład reklamy. I w tym sensie, czy robiąc zakupy, zachowujemy się zupełnie bezrefleksyjnie, właśnie impulsywnie. To jest cała dziedzina właściwie badań, która mówi o tym, jak bardzo ulegamy różnym wpływom i naciskom i zachowujemy się właśnie, tak się ślizgamy właściwie po powierzchni życia, zamiast się zatrzymać, chwilę pobyć w milczeniu ze sobą i zadać sobie na przykład to pytanie, czy ja muszę to kupić, albo czy to jest mi potrzebne. No to idąc do sklepu, z tego co widać wokół, no to ludzie raczej sobie nie zadają tego pytania, bo by wychodzili raczej z pustymi koszykami niż z tak pełnymi. I to jest no prawdopodobnie w ogóle by nie poszli. Albo właśnie w ogóle nie poszli do tego sklepu. No właśnie. Tak, no właśnie, to są niestety, no tutaj głęboka ekologia to jest górna półka takiej. No to, nie chodzi o to, żeby się tu jakoś przypinać sobie medale, bo jesteśmy w ekskluzywnym klubie. Chodzi po prostu o to, żeby zauważyć, że świat w swoim głównym nurcie, ludzie w tym zwykłym życiu chcą po prostu wygody, idą na łatwiznę, nie zastanawiają się, robią to, co robią inni. My też, głębocy ekolodzy, jesteśmy na to narażeni, ale mamy ten dzwonek czy tą lampkę na pulpicie kontrolnym, która nam się może zapalać i może trochę częściej zadajemy sobie to pytanie i tym się różnimy. Na pewno głęboka ekologia zachęca do tego. To jest właśnie rodzaj praktyki, której potrzebujemy na ten czas trudny. To ja jeszcze wrócę do tej książki, z której był pierwszy fragment, raczej cytat z wywiadu z Ardenasem. Czytam. Nie ulega więc wątpliwości, iż jesteśmy przeciwni dalszemu rozwojowi, o ile oznacza on wzrost dominacji i podwyższanie standardu życia. Należy radykalnie obniżyć materialny standard życia, natomiast powinna się rozwijać jego jakość, pojmowana jako prawdziwe zadowolenie odczuwane w głębi serca i duszy. Czy mógłby pan tutaj skomentować, jakoś przenieść to, co Ardenas mówił dekady temu na dzień dzisiejszy? Jak to odbierać? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia.
dorzuć się do mediów obywatelskich, wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No tak, to jest ważne rozróżnienie. Cały czas w ekonomii dominuje ten paradygmat wzrostu PKB, czyli właśnie materialnego wskaźnika rozwoju. To dla wielu rosnącej liczby ekonomistów staje się coraz bardziej anachroniczne. Jakoś się przebija ta nowa alternatywna narracja, która mówi o tym, że tak naprawdę jakość życia jest ważna, a nie tyle materialny standard. Co ciekawe, potwierdzenie właśnie naukowe znajdujemy, tych intuicji znajdujemy również na gruncie psychologii, konkretnie psychologii pozytywnej, która bada szczęście jako ludzkie zjawisko i fenomen. No i tam wyraźnie widać, że osoby, które są nastawione materialistycznie, czyli uważają, że posiadanie rzeczy służy zwiększaniu poczucia szczęścia, to właśnie te osoby są najmniej szczęśliwe. Właśnie tak paradoksalnie, czyli dążenie do szczęścia za pomocą zwiększania standardu materialnego życia jest, znaczy skazuje nas na większy dyskomfort, czy na rozczarowanie, czy na brak spokoju i tego, co nazywamy właśnie tak po ludzku szczęściem. Gdzie indziej mamy go szukać, gdzie indziej jest jego źródło? No psychologowie wyraźnie mówią, że tym najważniejszym źródłem są relacje i z ludźmi, i ze środowiskiem. Właśnie bycie w połączeniu. To jest rdzeń tego, co traktujemy jako pełne, bogate, szczęśliwe życie. I tego, co w języku ekonomicznym nazywamy jakością życia. Więc o taką jakość chodzi. A ten materialny standard, on rzeczywiście musi być obniżony, jeśli chcemy na tej planecie przetrwać, bo właśnie dlatego, że go cały czas pomnażamy, że pomnażamy ten materialny standard życia, ta planeta no, jest bezlitośnie eksploatowana energetycznie i surowcowo i obszarowo. Także to jest właśnie nasz główny, właściwie nasze główne zadanie, żeby brać mniej w sensie materialnym i uczyć się, że prawdziwe, dobre, piękne życie jest w relacjach, w połączeniu, w byciu blisko. Oczywiście też trzeba mieć dach nad głową, ubrać się w coś i mieć coś do garnka, żeby włożyć. I to nie chodzi o taką alternatywę, zamiast tego ma być to. Chodzi o to, żeby po prostu nie przesadzać z tym materialnym standardem, żeby zatrzymać się w takim miejscu, w którym nasze potrzeby życiowe, czyli właśnie ten przysłowiowy dach, jedzenie i ubranie, jest zaspokojone. Jeżeli mamy to już, mamy to zaspokojone, to nie ma sensu mieć coraz lepszego samochodu, coraz lepszego telefonu, sprzętu, coraz bardziej wypasionych wakacji gdzieś daleko. Po prostu to nas nie uszczęśliwi. Uszczęśliwi nas bardziej to, na przykład z kim jesteśmy na tych wakacjach, a nie gdzie jesteśmy. Także to jest właśnie ta strona, w którą powinniśmy pójść. Przepraszam. Jak pan mówił, to z kolei przypomniało mi się, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 50-lecie granic wzrostu, ogłoszenia raportu o granicach wzrostu w 1972 roku. No i patrząc na rzeczywistość, jak czasami u rodziców oglądam telewizję, albo patrząc na zachowania rodaków, takie konsumpcyjne, mam wrażenie, że wszyscy nadal liczymy, że granice wzrostu nie istnieją, że to, o czym pan mówi, o czym mówi Arne Nest, żeby wzrost zatrzymać, czy wręcz spowolnić,
No to jest nadal postawa obrazoburcza i raczej kwalifikująca osoby, które o tym mówią, no do szuflady z napisem, no powiedzmy, dziwni albo wariaci albo szury. Tak, tak. Ale ciekawe jest to, że również wśród ekonomistów stopniowo powoli przebija się inna narracja. Jest niedawno się ukazał, może jakieś pół roku temu, taki raport profesora, zespołu profesora Dasgupty, zamówiony przez Ministerstwo Finansów w Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie jest ekonomiści. Ci ekonomiści zwracają uwagę na ograniczenia wzrostu i na to, że natura powinna być włączona do rachunku ekonomicznego, bo wtedy po prostu będziemy ją może mniej eksploatować. Takie są przypuszczenia, że tak by się to mogło skończyć. Także, a z drugiej strony właśnie zwykli ludzie, też czytałem ostatnio takie badania, które wskazują na to, że tylko co dziesiąty mieszkaniec Polski wie o tym, że zasoby ziemi są eksploatowane szybciej, niż jest ona w stanie się regenerować. Obecnie to jest 9% społeczeństwa polskiego, które wie, że dzień długu ekologicznego właśnie jest gdzieś mniej więcej w połowie roku, w lipcu w tym roku chyba. Większość ludzi dalej uważa, że te zasoby, które Ziemia nam dostarcza, mogą być wykorzystane. To, co Ziemia w ciągu roku jest nam w stanie dać, mamy możliwość wykorzystać. Tego jest tak dużo, że przez 10 lat nam starczy, że tak powiem. Na 10 lat to starczy. Podczas gdy starcza na parę miesięcy. Także to jest ogromna przepaść i różnica i rodzaj takiej zbiorowej ignorancji, że my po prostu nie widzimy skali eksploatacji tej planety. W ogóle to się w głowie nie mieści, że... To tutaj znowu odwołam się do Arnonasa. Podstawowa intuicyjna zasada ekologii głębokiej głosi, że nie mamy prawa niszczyć innych żywych istot bez dostatecznej po temu racji. Czy może pan powiedzieć, podać jakieś przykłady, kiedy no tej racji nie ma, a my i tak zachowujemy się jak drapieżcy? No to jest pewnie cała długa lista. To jest w ogóle trudne też pytanie, trudny punkt na tej platformie głęboko ekologicznej, no bo właściwie kto ma ustalić, co jest tą granicą, czy gdzie ona jest i co jest potrzebą życiową, a co już jest tylko zachcianką. No właśnie. To jest bardzo indywidualne, intuicyjne, natomiast jest pewien fakt, który... Fakt właśnie naukowy, który nie pozostawia wątpliwości. Tak jak mamy jako ludzie wątpliwości, czy kupienie kolejnego telefonu już przekracza tę granicę, czy nie, bo przecież potrzebuję mieć lepszy sprzęt, żeby na przykład obsługiwać podcast, no to mamy jednak taki wskaźnik, który to tam nie ma zmiłuj po prostu. To jest czarno na białym napisane. I takim wskaźnikiem jest ślad ekologiczny, czyli miara tego, w jakim stopniu my wykorzystujemy zasoby ziemi. No i na ten moment po prostu o 75% jako ludzkość w całości przekraczamy ten środowiskowy limit. I to jest fakt. My w Polsce, nasz ślad ekologiczny, przeciętny ślad Polaka, to jest ponad dwie planety, czyli ponad dwukrotnie przekraczamy, gdyby wszyscy chcieli żyć tak jak Polacy, to potrzebowalibyśmy trochę więcej niż dwie planety. I to pokazuje, że no to oczywiście nie jest o mnie i o tobie, to jest o Polakach, ale właśnie też można samemu taki kalkulator, takie obliczenie śladu indywidualnego przeprowadzić. W sieci są różne kalkulatory i tam wynik pokaże czarno na białym,
czy my właśnie, zgodnie z tą zasadą, którą pan przeczytał, Ardenesa, czy my jesteśmy już nad kreską, czy pod kreską? Czy pod kreską w sensie, no, czy respektujemy te ograniczenia środowiskowe, czy przekraczamy je? No jak ja pracuję ze śladem ekologicznym, z grupami w edukacji ekologicznej, no to na palcach jednej ręki mogę policzyć osoby wśród setek, myślę już, albo nawet tysięcy osób, które się przewinęły, które nie przekraczały tego limitu środowiskowego. Więc i tam w tych kalkulatorach od razu widać, gdzie to przekroczenie jest najbardziej ewidentne. I od razu powiem, żeby nie trzymać może w jakiejś niepewności, no to są trzy podstawowe kategorie. Najważniejsza jest dieta, czyli nadużywanie mięsa w diecie. Dalej podróże lotnicze i podróże samochodem, kiedy no jest tylko jedna osoba nim jedzie. Więc to są trzy takie najbardziej ciążące, najbardziej obciążające środowisko zachowania. No i teraz pytanie, co ja mogę w swoim życiu zrobić, żeby ograniczyć jakby korzystanie z tych przywilejów, z tych lotów jazdy samochodem, czy z produktów mięsnych, zwierzęcych, po to, żeby ten ślad no, zmniejszyć i żeby się znaleźć w tym limicie środowiskowym. To jest wielkie wyzwanie. No, ciekawe, muszę się przyjrzeć tym, bo w sumie przyznam szczerze, że nigdy dokładnie nie analizowałem tych wskaźników, ale tak się zastanawiam, mam nadzieję, że w ogóle tam się znajduje na tej liście, kwestia kosztów zewnętrznych komunikacji bezprzewodowej, która myślę rośnie wykładniczo w zastraszającym tempie od wielu lat, przybiera na sile. I ciekawy jestem, jaki to ma wpływ na ten ślad właśnie. Na pewno ma. To jest ciekawe pytanie. Z tych kalkulatorów, które ja znam, to tam się nie pojawia ta kategoria, a myślę, że ona z powodu tego, że jej znaczenie rośnie i rzeczywiście obciążenie energetyczne jest spore, no to ma znaczenie i warto byłoby uzupełnić te kalkulatory właśnie o tą kategorię. No tak, bo tak sobie myślę, że no gdzieś tam, nie wiem, jakoś jest odległa, jednak myślę, że dla większości osób raczej loty samolotami, jazda samochodem, no myślę, że bliższa, no ale sieci bezprzewodowe po prostu mają ogromne obciążenie energetyczne i jednocześnie właściwie patrząc na ulicę i na świat za oknem, to po prostu jest szaleństwo w korzystaniu z telefonów, ze smartfonów w każdej sytuacji. I trochę mi intuicja podpowiada w tym momencie, że to nie jest mierzone, może być niemierzone, a może mieć ogromny wpływ i może nawet być w tej, gdzieś się wciskać w tej pierwszej trójce, o której pan mówił. No dobrze, to jest ciekawy trop. A teraz jeszcze na koniec, jakby pan mógł powiedzieć, że jeżeli ktoś się zaciekawił tym tematem, żeby usłyszał, nie wiem, pierwszy raz, że jest ekologia głęboka, albo jakieś wątki, które pan opowiadał, go zaciekawiły, to jakimi tropami pan proponuje pójść, żeby no, dla tych, którzy są ciekawi zgłębienia tematu? No to jest kilka książek w języku polskim. No jest ta antologia Ekologia głęboka, którą napisał Deval i Sessions, to dwóch autorów Amerykanów. Tak, to jest... dzisiaj właśnie cytowałem z tej książki. Tak. Bardzo dobra pozycja, naprawdę pięknie przygotowana, z mnóstwem ciekawych wątków, też poezji i różnych tekstów, które są poruszające nie tylko umysł, ale i serce. I w podobnym charakterze jest kolejna publikacja, Myśląc jak góra, to też jest antologia wielu autorów,
myśląc jak góra, to jest pozycja, to jest właściwie taki biały kruk, to jest cieniutka książeczka. Ja słyszałem, że ona jest do kupienia rzadko, a jak już, to jej cena jest jakaś astronomiczna, ale warto ją wypożyczyć i poczytać. Myśląc jak góra, jest też opisany sposób pracy takiej warsztatowej, głęboko ekologicznej, więc ci, którzy nie chcą tylko czytać, ale chcą też doświadczać, a zachęcamy do tego, bo ważne jest, żeby właśnie to było pełne doświadczenia, nie tylko jakaś rozrywka intelektualna, no to są zajęcia, są warsztaty takie legendarne czy kultowe, tak byśmy już chyba nawet powiedzieli, Zgromadzenie Wszystkich Istot, czyli taki warsztat głęboko ekologiczny, który do Polski przywiózł John Seed pod koniec lat 80. i właściwie dzięki tym zajęciom wtedy powstała grupa, która następnie zawiązała pracownię na rzecz wszystkich istot, czyli stowarzyszenie, które opiera się na filozofii głębokiej ekologii i jednocześnie działa w przestrzeni społecznej, no, dążąc do różnych systemowych rozwiązań. Więc warsztaty Zgromadzenie Wszystkich Istot. Ja we wrześniu na przykład będę prowadził takie leśne zgromadzenie, 5-dniowe, w bardzo takim oddalonym od cywilizacji miejscu w Beskidzie Niskim. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. Też może warto powiedzieć, że mamy jedyną w Polsce szkołę, wprawdzie tam nie ma w tytule głębokiej ekologii, a jest ekopsychologia, która jest bardzo pokrewna, bliska myśleniu głęboko ekologicznemu. Nazywamy się Szkoła Integralnej Ekopsychologii i to jest właśnie taki roczny kurs z jednej strony rozwoju osobistego, a z drugiej aktywizmu, bo zależy nam na tym, żeby łączyć te dwie perspektywy. To znaczy z jednej strony przemiana osobista, a z drugiej danie możliwości, pokazanie jak można z tą energią, która się budzi i kiełkuje, z nadzieją, która chce się zamanifestować w działaniu, jak można po prostu coś konkretnego zrobić w swojej najbliższej przestrzeni życia. Także to są takie propozycje dla tych, którzy chcą kroczyć tą ścieżką, bo to jest też ważne, że to tak brzmi ósmy punkt tej platformy głęboko ekologicznej, że jeżeli zgadzasz się z tą ideą, jest ci ona bliska, czujesz, że jakoś rezonujesz z jej przekazem, no to teraz trzeba po prostu pójść w świat i robić to, co należy. Nie tylko dla siebie, ale też dla dobra wspólnego. To jest bardzo ważny przekaz, żeby ta filozofia nie skończyła się tylko na czytaniu książek, ale była wyrazem właśnie takiego pełnego życia, które dba o dobro wspólne. Tego dzisiaj potrzebujemy. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Państwa i moim gościem był dzisiaj Ryszard Kulik, doktor psychologii, miłośnik przyrody, od początku lat 90. związany z ruchem ekologicznym i miesięcznikiem Dzikie Życie, autor książki Odkrywanie natury, praktyka głębokiej ekologii. Dziękuję panie Ryszardzie za rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwu mówi do widzenia, dobranoc, Rafał Górski i zachęcam do odsłuchu kolejnego odcinka podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek kolejny materiał. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!